telewizja w polsce.pl to są gorące pytania Edyta Hołdyńska Witam państwa bardzo serdecznie z naszej telewizji płynie dla państwa zaproszenie zaproszenie na obchody dni kawaleryjskich warszawskich dni kawaleryjskich to stulecie Bitwy Warszawskiej podczas której No właśnie to kawalerzyści byli bohaterami Cudu nad Wisłą tak naprawdę możemy we wstępie powiedzieć i zapraszam państwa na materiał filmowy na ten temat. kawalerię w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Od 31 lipca do 2 sierpnia zapraszamy na siódme Warszawskie Dni Kawaleryjskie. Obchody stulecia III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. W programie między innymi pokazy wyszkolenia jeździeckiego, zawody kawaleryjskie, wystawy, uroczystości i gra edukacyjna. Czuj siłę i smak tradycji II Rzeczpospolitej. Szczegóły na www.trzyszwol.pl i na Facebooku. Siódme Warszawskie Dni Kawaleryjskie. Święto III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Stulecie Powstania Pułku. Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. W naszym studiu jest dowódca trzeciego pułku szkolerów mazowieckich, pan Piotr Szakacz, Rotmistrz Kawalerii Ochotniczej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie Rotmistrzu, piękny strój, czapka, to co widzieliśmy w materiale filmowym taki powrót do historii. Cofniemy się o 100 lat, tak naprawdę. Tak, cofniemy się o 100 lat. już od, A z kolei my, jako szwadron ochotników, od 2003 roku staramy się przywoływać te piękne kawalerijskie tradycje i robimy wszystko co, co możemy żeby konie mundury zagościły znowu na ulicach miast my szczególnie jako oddział który kultywuje tradycję pułku który w nazwie ma mazowieckich mm -hmm. i stacjonujący właśnie w okolicach Warszawy staramy się żeby tutaj te kawalerię można było zobaczyć no a nie ma Chyba piękniejszego miejsca niż Łazienki Królewskie, właśnie po to, żeby te kawalerie gościć. Miejsca, w którym przed wojną odbywały się pokazy, odbywały się wielkie zawody jeździeckie. Dlatego szczególnie tam właśnie w ten najbliższy weekend zapraszamy. 31 dzień sierpnia, w piątek, początek tych obchodów siódmych już Warszawskich Dni kawalery, Kawaleryjskich. 1 sierpnia, 2 sierpnia. No, szczególna data, zwłaszcza dla mieszkańców Warszawy, prawda? Tak. W tym roku wyjątkowo, zazwyczaj nasze uroczystości odbywają się w maju. W tym roku, wyjątkowo, na sytuację, która, jak wiemy, w kraju i na świecie zagościła, musieliśmy przełożyć nasze uroczystości na, na późniejszy termin. Ale nie ma tego złego, dlatego że dokładnie 2 sierpnia będzie równa setna rocznica wymarszu naszego pułku na front. I ten dzień, właśnie 2 sierpnia, był świętowany przez całe lata 20. i 30. w pułku jako święto pułku, czyli taki. taki Taki, taki wyjątkowy dzień. Dopiero później w latach 30. zamieniony ten 2 sierpnia na, na 8 maja, święto sztandaru. No i oczywiście nasze uroczystości. 13 dzień sierpnia, prawda? Tak, ale tutaj też będzie ten 1 sierpnia, czyli powstanie warszawskiej tak. I z racji tego, że jakby. No, Naturalnie, jako patrioci, kawalerzyści, i tak dalej, cały, całe te galopady nasze mm -hmm. i pokazy zatrzymamy o godzinie 17, żeby oddać cześć powstańcom warszawskim. W łazienkach królewskich, czyli łazienkach również tam uroczyście będą Państwo oddawać tak. hołd właśnie powstańcom warszawskim. Mówię o 15 dniu sierpnia, bo oczywiście to jest data cudu nad Wisłą, czyli tej bitwy warszawskiej 1920. 2020 rok wygranej przez polskich kawalerzystów. Czy możemy w ten sposób powiedzieć? Tak, zdecydowanie polska konnica wtedy była jedną z głównych sił polskiej armii. I tutaj warto powiedzieć, jaką wtedy rolę grał nasz pułk. My dzisiaj mówimy o sobie, i, i później w latach od, 22, od 20 roku nasz pułk nazywał się trzeci Pułk Szwoleżerów, ale wcześniej nosił nazwę 201 Ochotniczy Pułk Szwoleżerów. I teraz warto powiedzieć, że kiedy nadeszła ta godzina próby i trzeba było bronić naszego, naszej niepodległości, Polski przed najazdem bolszewickim ze wschodu należało powołać i powołano ochotnicze pułki stwierdzono że trzeba dodać nieco takiego animuszu energii którą mieli ochotnicy śmiano się później w, w tych wszystkich wspomnieniach że ochotnik owszem tego animuszu i energii dodał ale jego wyszkolenie często niesubordynacja mm -hmm. budziły uśmiech wśród frontowych irytacje. tak czasem nawet irytację wśród frontowych oficerów ale powstał 201 pułk ochotniczy szwoleżerów który, który Właśnie na, był, ludzie, którzy się tutaj zgłosili, byli głównie z Mazowsza, z Płocka i z Warszawy, z tych okolic. I oni tak naprawdę po bardzo krótkim przeszkoleniu stawili się, żeby, żeby odeprzeć nawałę bolszewicką. Jest to niesamowita, niesamowita sprawa, dlatego też, że my patrząc, jak wygląda szkolenie u nas, ochotników, widzimy, jak, jak mnóstwo czasu potrzeba, żeby nauczyć się władania bronią, żeby. Ale oczywiście nie śmiem tego porównywać tego, tego no. naszego wysiłku do do, do do ich wielkiej wielkiej często no ofiary, odda, ofiary no właśnie. Więc jakby, ale mówię o tym, że, że jakby widzimy jak ciężkie to jest, żeby, żeby na tym koniu jechać, żeby walczyć i tak dalej. Więc więc tym bardziej doceniamy ten, to co to co oni zrobili. To często byli bardzo młodzi ludzie. Często zgłaszali się nawet niepełnoletni chcąc chcąc zgłosić się w szeregi właśnie mm -hmm. właśnie pułku. No i i udało się. Pułk za swoje wielkie dokonania został przemianowany później na trzeci mm -hmm. Pułk Szkolerzy'ów, a nie rozwiązany. No właśnie, bo warto o tym mówić, bo bardzo często patrząc na polską historię, No były takie prześmiewcze głosy, komentarze, że my, polska armia z tymi końmi na, na karabiny, prawda, że, że nie mieliśmy szans. No warto podkreślać, mówić, że mieliśmy świetnie wyszkolonych kawalerzystów. Oczywiście to jest propaganda, którą my próbujemy y, zawsze prostować na naszych pokazach w tych okazach, tłumaczyć że nie było szarż na czołgi to byli naprawdę inteligentni, wybitni dowódcy, którzy i w 39 roku i w 20, którzy na pewno nie wysłaliby swoich żołnierzy, żeby walczyli szablą z pojazdami pancernymi. To jest oczywiście propaganda i, i niestety utrwalona przez lata w świadomości, ale ja szukam tych pozytywów i jest ich bardzo wiele, dlatego, że w świadomości społeczeństwa ta kawaleria nadal jest i to nas bardzo cieszy. Przez lata komuny pomimo że starano się to te kawalerie, konie, mundury gdzieś usunąć jako to takie pańskie wojsko i tak dalej. Wykląć, prawda? Wykląć, dokładnie. To jednak w tych sercach ludzi w całej Polsce to przetrwało. Często odsłaniano jakieś skromne tablice pami pamiątkowe, żeby przywołać te, te tradycje, mhm. te historie. Marszałek Piłsudski, prawda? Jego kasztanka to też jest symbol polskiej kawalerii. Dokładnie. To są, to są takie symbole, które w nas gdzieś głęboko, w, w tych polskich sercach są zakorzenione. i Wydaje mi się, że właśnie takie chwile, kiedy my możemy pokazać, oczywiście w skromnej wersji, bo będzie nas dla nas bardzo dużo, bo będzie siła Plutonu 25 koni, ale w skali pułku, który liczył kilkaset koni, czy, czy, czy szarż, które były robione na, 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 na dużo większą liczbę tych, tych kawalerzystów, to jest skromna wersja. Ale jeżeli przyjdziemy na takie pokazy, jak w łazienkach Królewskich, i zobaczymy te, te galopujące konie, mundury, to ja wierzę, że, że gdzieś. W tłumie tych osób, które, które nas odwiedzają, budzi się jakaś pasja historyczna do tego, żeby troszkę więcej przeczytać, trochę się dowiedzieć, bo naprawdę ta historia jest piękna. Bardzo interesująca, ja już jestem zainteresowana, bo rzeczywiście warto patrzeć, jak to wyglądało. I właśnie dziękujemy serdecznie, że Pan jest w pełnym umundurowaniu, no dzięki czemu też widzowie mogą zobaczyć, jak to wyglądało, zanim dotrą do łazienek królewskich. No właśnie 31 dzień lipca i potem pierwszy drugi sierpnia. I jak to będzie wyglądało, co będziemy mogli zobaczyć tak. w łazienkach królewskich? Pierwsze dni odbywają się w naszej stajni w wiedzieckim klubie sportowym umiastów, to jest koło Żarowa Mazowiec. Królewskiego I tam odbywa się część taka sportowa naszych zawodów militarii, które organizujemy, a później już pokazujemy się w łazienkach królewskich. I w sobotę zapraszamy szczególnie na zaczynamy pokazem konnym naszego szwadronu o godzinie 15, który odbywa się wraz z grą edukacyjną. Każdy będzie mógł przez chwilę poczuć się szwoleżerem i zobaczyć, jak wygląda nasze wyszkolenie i wziąć w nim udział. A następnie odbywają się zawody i chyba najbardziej brawurowa i widowiskowa ich część, czyli władanie szablą i lancą. No i o godzinie mniej więcej 18:30, 19 będzie ceremonia dekoracji zawodników. Na no w niedzielę 2 sierpnia, czyli w to równe nasze stulecie, będzie, będzie się dużo działo, dlatego że będziemy odsłaniali tablice pamięci naszych naszych żołnierzy i następnie odbędzie się uroczysty apel przed na tarasie pałacu na wyspie. I pokaz konny o godzinie 15.30. To jest na placu zielonym za budynkiem ermitażu naprzeciwko ambasady Indii i Hiszpanii. Więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i tutaj, jeżeli Państwo pozwolą, jedno słowo: Proszę. że nie udałoby się tych uroczystości zorganizować, gdyby nie wsparcie i dotacje instytucji. Tutaj Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności i projekt, wspaniały projekt Ministerstwa Obrony, wdzięczni bohaterom, który. Które realizujemy i dzięki, dzięki wsparciu właśnie tych instytucji, Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Instytutu Pamięci Narodowej, naprawdę możemy zrobić coś, coś wielkiego. Właśnie, chciałam o to dopytać, bo to już siódme dni kawaleryjskie na taką skalę chyba jeszcze nie odbywały się. Zgadza się. Kawalerzyści lubią podchodzić do tematu, zawsze szarżą. I to czy to było kiedyś, czy, czy dzisiaj. My dzisiaj w swoim życiu, w swojej służbie ochotniczej też mówimy, że podchodzimy do różnych tematów szarżą. To znaczy po prostu trzeba podjąć decyzję i działać. Dlatego postanowiliśmy nasze obchody stulecia zrobić naprawdę godnie i ja osobiście jestem niezwykle dumny, że to na moje pokolenie i dla, na mnie spadł ten obowiązek, że mogę uczcić stulecie pułku. Czasem mnie ludzie pytają, hej, ty pewnie chciałbyś żyć w tamtych czasach. Ja uważam, że nie. Ja muszę żyć w tych czasach i przypominać historię pułku dzisiaj. Dlatego postanowiliśmy w aż w pięciu miejscach odsłonić tablice z okazji stulecia pułku w Suwałkach, Warszawie, Woli Głoskiej, Płocku i w Żurominku, gdzie była wielka szarża naszego pułku. I postanowiliśmy, że we wszystkie te miejsca wystawimy 25 koni, cały pluton naszego oddziału, żeby we wszystkich tych miejscach pokazać mieszkańcom, jak wyglądał pułk i tym naszym skromnym sposobem mm -hmm. uczcić pamięć bohaterów. Piękna rzecz, drodzy państwo. Powiedzmy jeszcze co dokładnie wydarzyło się tego 2 sierpnia. Pułk wszedł do walki w składzie pierwszej armii działającej na linii Bugu. Pan zna więcej szczegółów. Tak, to, to, to było bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że tak jak już mówiłem we wstępie, pułk był to był pułk ochotniczy, więc tak naprawdę po bardzo krótkim przeszkoleniu został rzucony nad Bug, gdzie musiał pilnować przepraw przeprawy właśnie na Bugu. Druga część pułku wraz z pułkownikiem Kuleszą że działała w okolicy Zembrowa, i tam poległ pierwszy szwoleżer, naszego pułku, Michał Demidecki, młody chłopak, którego również w ramach naszych działań szukamy finansowania, żeby odnowić jego grup. I następnie walczyliśmy. Mówię, walczyliśmy oczywiście myśląc o naszym pan pułku. Tam był, tak. tak, dlatego, że, że nasz związek rzeczywiście z tym pułkiem jest tak mocny, że czasem mówimy o, o swojej przeszłości jako o tym pułku. Ale walczyliśmy i pułk walczył. Pułk walczył 17 września była bardzo ciężka walka. Pod Ćwiklinem, która łączy się z szarżą pod Arcelinem. Jest to trochę zapomniany, zapomniany epizod, który tak naprawdę obronił Warszawę od takiej bardzo silnej fali bolszewickiej. Tam nasz dowódca Stefan Kulesza został ciężko ranny i po nim dowodzenie pułkiem objął rotmistrz Rudolf Drescher, który też jest mało jakby doceniany, jeśli chodzi o dowodzenie naszym pułkiem, a wielkie zwycięstwo. Państwa, właśnie odbywały się pod jego również dowództwem. I następnie 22 sierpnia szarża pod Żurominkiem. Tutaj Państwu powiem ciekawą, krótką anegdotę. Dosłownie kilka, kilka dni temu byłem w Żurominku, znowu działając szarżą. Kiedy już udało nam się zorganizować te uroczystości, wszystkie stwierdziliśmy, że jeszcze musimy uczcić szarze pod Żurominkiem. Spotkałem się z władzami i proszę sobie wyobrazić, że. Są niezwykle ciepło nastawieni do tych wszystkich inicjatyw, ale właściwie w tej wiosce i w tej gminie nikt nie wiedział o tej o tej, o tej szarży, o tej mm -hmm. 1300 jeńców, kilka dział, cztery zdobyte Virtuti militari kilku poległych z naszego pułku, a łącznie kilkunastu żołnierzy. I nikt nie wiedział o tym. To stanowi, że o tym że ta pamięć o 20 roku przez lata komuny była tak mocno wypierana, nie wolno było o tym mówić, że tak naprawdę dzisiaj na nas spoczywa niezwykle silna odpowiedzialność, żeby to przywoływać. Bo to nie jest tak, że jakby... Z z pozycji tutaj centralnej Warszawy i tego, co robimy. Nam się wydaje, że część rzeczy my już tak wiele razy mówiliśmy, że już właściwie wszyscy wiedzą. A nagle się okazuje, że, że w tych małych miejscowościach pamięć o, o wielkim heroizmie i o wielkiej Daninie krwi, którą, jest, którą zapomniana, jest, jest zapomniana, jest potrzebna. Więc jakby, ale oczywiście cieszymy się, że jest tak wielka wola, żeby to przypominać. Dziękujemy serdecznie, w takim razie za to, co też pan, pański pułk robi. Dnia, zapraszamy i zapraszamy na te warszawskie dni kawaleryjskie Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Piotr szakacz rotmistrz kawalerii Ochotniczej był naszym gościem Dziękuję państwu za uwagę.